To teraz nieco inna afera, tym razem skargowej, to taka, która czas jakiś temu już się przedawniła. Podobno w miejscowym ratuszu zamurowano pomieszczenie, w którym były ludzkie szkielety, prawdopodobnie z czasów napoleońskich. Miłośnicy historii dotarli do świadka, który ów mroczne miejsce widział na własne oczy. W poszukiwaniach tajemniczej komnaty uczestniczył też Tomasz Burchardt. Julian Nowicki pół wieku temu uczestniczył w przebudowie ratusza w Kargowej. W trakcie prac budowlanych wspólnie z kolegami natrafił na ścianę zbudowaną z cegły innego koloru niż w pozostałych częściach piwnicy. Byłem ciekawski. Wziąłem młotkę, przecinaka, wykułem dziurę i wlazłem tam. I zobaczyłem właśnie przy ścianach, że łańcuchami do ścian byli przykuci kiedyś ludzie, a to już leżały tylko białe kości i nic więcej. Żadnych śladów odzieży, nic nie było już, nic. W tamtym czasie informacja o mrocznej tajemnicy ratusza nie wyszła poza grono kilkunastu osób. Oczywiście kierownikowi zgłosiliśmy to, on tam gdzieś zgłasza w Sulechowie, w powiecie. Nikt tam się tym nie zainteresował, kazał to zamurować, zasypać. Po pół wieku opowieść o ludzkich szkieletach w kargowskim ratuszu przypadkowo dotarła do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Ratowania Zabytków Sakwa. Zdaniem miłośników historii, tajemnica piwnic w ratuszu może mieć związek z odwrotem Wielkiej Armii Napoleona spod Moskwy. Prawdopodobnie tu w Kargowej zostali dezerterzy napoleońscy, kolokwialnie mówiąc zostali sobie tutaj na panienkach i Napoleon postanowił właśnie im wynagrodzić tą dezercję właśnie w taki sposób. Dziś historycy i konserwatorzy zabytków próbowali zlokalizować miejsce, w którym robotnicy pół wieku temu znaleźli szkielety. Jest dokumentacja z 1965 roku, która potwierdza, że ratusz w Kargowej był przebudowany. Pierwsze poszukiwania zamurowanego pomieszczenia ze szkieletami nie przyniosły rozwiązania mrocznej zagadki sprzed dwóch wieków. Burmistrz Kargowej nie zgodził się na przewiercenie podłogi w jednym z pokoi i użycie kamery laparoskopowej, dzięki której można by zajrzeć do tajemniczej komnaty. Żeby prowadzić jakiego typu badania, musimy mieć wszystkie wymagane pozwolenia, uzgodnić pracę urzędu, bo się okazuje, że być może trzeba będzie to robić w biurach. Członkowie Stowarzyszenia Sakwa tajemnice historii rozwiązują od kilku lat. Nie chcą, by nazywać ich poszukiwaczami skarbów. Akcje naszego stowarzyszenia są prowadzone zawsze za zezwoleniem konserwatora. Staramy się, żeby te zbiory, te znaleziska trafiały albo do cennych zbiorów konserwatorskich, a najlepiej do muzeów i jeszcze lepiej, jak są to muzea lokalne, ponieważ wtedy pokazywane jest to prawdziwie lokalne dziedzictwo. Członkowie Stowarzyszenia Sakwa do Kargowej planują powrócić za dwa tygodnie. Są pewni, że wtedy uda im się rozwikłać mroczną tajemnicę ratuszowych piwnic.